rzucanie pocisków w nasze miasto. Po przeczytaniu tej książki to albo się powiesić, albo uciekać stąd jak najdalej. Tak, podwójne orzeczenie to tytuł tej książki. Przytoczę tu fragment. Miasto z dala wyglądało jak wyleniały jeż. Straszyło bowiem przesmutnymi wieżami należącymi oprócz wieży ciśnień do rozlicznych kościołów, a nawet klasztorów. W obrębie murów, bo posiadało także mury, dusiły się szare, zmurszałe chałupy, zabytki. I choć cała Polska wzdłuż i wszerz budowała się, tu nie powstał ani jeden nowy budynek. No bo gdzie? Czy to jest prawda? Tak jak każde małe miasteczko, ma one swoje ambicje i grzechy. Pewnie jest tu trochę tej osławionej małomiasteczkowej atmosfery, ale ludzie nie są zgorzkniali, nie tylko na klepsydry patrzą, by się pocieszyć nieszczęściem bliźniego. Wielu jest zakochanych w tym mieście. Dziś to miasto wydaje mi się zupełnie inne, aniżeli 15 lat temu. Wiele zyskaliśmy na Koperniku. W ciągu 2 ostatnich lat więcej zainwestowano w miasto niż w czasie uprzednio 15. Zresztą to widać, wystarczy się rozejrzeć. Gdzie Wisła ku Gdańskowi bieży, nieopodal na 9 wzgórzach miasto to leży, a gdy go w Prusach zbudowano, 9 gór mu w herbie darowano, a na wierzchu gór krzyż osadzony, temu rzecz pewna, aby z każdej strony nieprzyjacioły swe krzyżem gromiło, a w każdej trwodze onym się broniło. Chełmno, polskie Carcassonne. To pomorskie miasto może konkurować z Paczkowem i odwrotnie, choć doprawdy nie ma o co się sprzeczać. Obronne mury miejskie i gotyckie budowle Chełmna liczą 7 stuleci. Epoka rozrzutnego fundowania świątyń pozostawiła miastu aż 7 kościołów, za dużo jak na dzisiejszy XX wiek. Tylko nieliczne są nadal miejscem stałego kultu. Fara. Reprezentuje ona bogaty zestaw charakterystycznych elementów gotyku. Rytmicznie rozłożone przypory, strzeliste sterczyny, wycięte w ostry łuk okna. Ratusz. Liczy sobie 400 lat. Jest chlubą Chełmna. Jednym z najwspanialszych zabytków renesansu w Polsce. Z farnej wieży najbardziej dostrzec można, jak świetnie zachował się prostokątny układ ulic średniowiecznego miasta. Natomiast z 7 bram wjazdowych do miasta zachowała się brama grudziącka, zwana też bramką, która do dziś nie utraciła swojej funkcjonalności i swoistego uroku. Zdobione frontony kamienic mieszczańskich są świadectwem bogactwa ówczesnych mieszczan, a dzisiaj dzięki pieczołowitej konserwacji cieszą oko mieszkańców i budzą zachwyt turystów. To nie tylko zabytki klasy zerowej.
Tu również buduje się nowe domy. Liczba mieszkańców w okresie 30-lecia wzrosła dwukrotnie. Mieszkań jest wciąż za mało. Zabudowuje się ostatnie z 9 wzgórz miasta. Powstaje kolejne osiedle imienia Mikołaja Kopernika, standardem znacznie przewyższające uprzednio wybudowane domy. Nowe, większe normatywy zapewnią ludziom obszerniejsze mieszkania i lepszy wypoczynek po pracy. Te zabytki oglądamy po raz ostatni, bo budynek ten będzie w najbliższym czasie rozebrany. Stare musi bowiem ustąpić miejsce nowemu. Teraźniejszość zdecydowanie wkracza w miejsce historii.